Witajcie moi drodzy. Wydarzenia, o których za chwilę wam opowiem, miały miejsce w województwie pomorskim, nieopodal Człuchowa, w 2007 roku. Agnieszka i Paweł poznali się w 2001 roku. Było to w trakcie dyskoteki. Wpadli sobie w oko, dużo rozmawiali i dobrze się bawili. Niedługo potem zaczęli się spotykać. 18-letni wówczas Paweł był od niej 2 lata młodszy. W tamtym okresie przyuczał się do zawodu stolarza. Poza tym wykonywał drobne prace. W celach zarobkowych w sezonie letnim zbierał grzyby oraz jagody. Oprócz tego polował na zwierzynę. Rozstawiał w lesie różnego rodzaju wnyki. Pochodził ze skromnej rodziny. Mieszkał w Zagórkach. Jest to niewielka miejscowość, położona jakieś 9 km na północny wschód od Człuchowa. Natomiast wiadomo, że 20-letnia wówczas Agnieszka mieszkała w Chojnicach wraz z rodzicami, bratem oraz siostrą. Coraz częściej się spotykali. Odległość pomiędzy ich miejscowościami nie była duża. Wynosiła 10 km. W kolejnych tygodniach ich relacja rozwinęła się jeszcze bardziej. Paweł zaczął zajmować się naprawą i budową łodzi. Spędzał dużo czasu z Agnieszką. Zawsze mieli sporo tematów do rozmów. Niedługo potem jako para chcieli mieć trochę więcej prywatności i pragnęli też się usamodzielnić. Dobrze się dogadywali i wspólnie zaczęli układać sobie różne plany. Nie mieli zbyt dużych możliwości, więc z początku najprawdopodobniej zamieszkali u Pawła. Agnieszka była bardzo w niego zapatrzona. Paweł z biegiem czasu zaczął wykorzystywać ten fakt. Wpływał na nią coraz bardziej. Przez to czuł się władczy i czerpał z tego satysfakcję. Kolejne miesiące pokazały jednak, że w ich związku nie jest tak sielankowo. Zauważyła, że chętnie sięga po różnego rodzaju trunki. Dochodziło również pomiędzy nimi do nieporozumień. Mimo to nie był to dla niej powód do tego, aby się wycofać. Wkrótce podjęli decyzję, aby coś wynająć. Życie we dwoje było dla nich z początku wielką radością. Czuli się wolni i niezależni. Paweł wciąż zarabiał naprawiając łodzie. Zdarzały się między nimi kłótnie, lecz potrafili się pogodzić. Niespełna po 2 latach związku Agnieszka zaszła w ciążę. Paweł informacje te nie przyjął z jakimś większym entuzjazmem. Od tego momentu miał wobec niej coraz to więcej pretensji. Kierował w jej stronę nieprawdziwe podejrzenia. Uważał, że to jej brat albo ktoś inny jest ojcem. Prowokował ją i próbował wyprowadzić z równowagi. Jego różne domysły tworzyły gorszą relację. Agnieszka czuła się odrzucona i nie miała u niego wsparcia. Mimo wszystko wciąż tkwiła w tym związku i miała nadzieję, że to tylko gorszy etap w ich życiu. Paweł nie zmienił swojego postępowania, wykorzystywał jej naiwność. Potrafił czasem załagodzić sytuację, ale po kilku godzinach ponownie dochodziło do zgrzytów. Bawił się jej uczuciami. Agnieszka, będąc już w zaawansowanej ciąży, potrzebowała mieć u swojego boku osobę odpowiedzialną, która powie jej dobre słowo i będzie służyć pomocą. Paweł manipulował nią i praktycznie w żaden sposób nie starał się stworzyć rodzinę. Gdy na świat przyszła ich córeczka, Paweł nie zmienił swojego podejścia. Pojawiły się problemy finansowe. Częściej sięgał po alkohol. Zmienili mieszkanie, później trochę mieszkali u rodziców Agnieszki, a potem przenieśli się do rodziców Pawła. Ich rodziny nie przepadały za sobą. Bliscy Agnieszki odradzali jej ten związek. Niestety ich nie słuchała. Ponadto była skrytą osobą i ciężko było wyciągnąć od niej jakieś informacje. Niechętnie zwierzała się swojej matce. W jakimś stopniu jej siostra potrafiła z nią rozmawiać, lecz musiała niezmiernie postarać się, aby ta nieco bardziej się otworzyła. Często zmieniali miejsce zamieszkania. Kiedy ponownie byli sami z dzieckiem, zaczęło dochodzić do kłótni z błahych powodów. Pretekstów było wiele. Między innymi z tego powodu Agnieszka zamknęła się w sobie. Już praktycznie nikomu się nie zwierzała. Dodatkowo, zamiast odejść, wdawała się z nim w sprzeczki.
Paweł, będąc pod wpływem, nie ustępował i stawał się jeszcze bardziej nieobliczalny. Zdarzało mu się podnieść na nią rękę. Młoda kobieta zaczęła jeszcze bardziej bać się o bezpieczeństwo własne, jak i dziecka. Próbowała zakończyć ten związek, jednak z czasem wracała. Ich toksyczna relacja nie miała końca. Paweł wykorzystywał swoją przewagę, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Mówił, że nie może od niego odejść, a przy tym wciąż miał różne podejrzenia. Grał na jej emocjach i uderzał jej słabości. Niestety Agnieszka w wyniku wielu przykrych sytuacji czuła się załamana i nie była w stanie poradzić sobie zarówno z nim, jak i ze zwykłymi codziennymi sprawami. Tłumiła w sobie żal, niespełnione marzenia, ale przy tym bała się przeciwstawić mu na dłużej. Zaczęła również sięgać po alkohol, dlatego też sprzeczki czy kłótnie były już codziennością. Coraz słabiej dbała o córkę, zaś Paweł nie angażował się w rodzicielstwo. Jednym słowem, nie poczuwał się do roli ojca i zawsze szukał jakiejś zaczepki. Raz nawet doszło do sytuacji, kiedy zdenerwowana Agnieszka chwyciła za nóż i zadała mu cios. Pawłowi nic poważnego się nie stało. W rezultacie interweniowała u nich policja. Skończyło się na tym, że usłyszała wyrok w zawieszeniu. Oboje mieli też dozór kuratora. Pewnego dnia, kiedy odbył się chrzest ich dziecka, podczas małego przyjęcia doszło między nimi do szarpaniny. Niedługo potem sąd zdecydował odebrać im dziecko. Ich malutka córeczka trafiła do rodziny zastępczej. To sprawiło, że czuli wobec siebie jeszcze większą złość i nienawiść. Mniej więcej w tamtym momencie Agnieszka zdecydowała się od niego odejść i przeprowadziła się do swoich bliskich. Postanowiła, że skończy z wszelkiego rodzaju trunkami i powiadomi policję o tym, że Paweł nieraz potrafił być wobec niej nieobliczalny. Wszystko więc wskazywało na to, że powoli zaczęła odzyskiwać pewność siebie i przy tym zerwała z nim jakikolwiek kontakt. Lecz z biegiem czasu okazało się, że nie jest to do końca prawda. Paweł w jakiś sposób wciąż potrafił na nią wpłynąć. Mimo niezdrowej relacji, rozłąka pokazała, że za nią tęsknił. Starał się, aby ponownie do niego wróciła. W efekcie uległa mu i postanowiła wrócić. I tak w lipcu 2007 roku Agnieszka dowiedziała się, że jest w ciąży. Niebawem poinformowała o tym Pawła. Od momentu powrotu niewiele się zmienił, a wiadomość o dziecku ponownie rozbudziła w nim złość. Bardziej sięgał po alkohol, namawiał ją do picia i kierował w jej stronę różne podejrzenia. Ta wdawała się z nim w dyskusję i dochodziło do kolejnych nieporozumień. 25 sierpnia 2007 roku, około godziny 7 rano, wspólnie wybrali się do lasu na grzyby. Udało im się zebrać kilka kilogramów, które później sprzedali na skupie. Za otrzymane pieniądze kupili butelkę wina oraz piwo. Wówczas byli w całkiem dobrym humorze. Już praktycznie od samego rana mieli plan, aby udać się na jezioro Rychnowskie, które oddalone było około 10 km od Chojnic. Spacerując po lesie, zdecydowali się kupić w najbliższym sklepie jeszcze butelkę spirytusu, a także kiełbasę i chleb. Chcieli wykorzystać ostatnie dni lata i mieli zamiar rozpalić nad jeziorem ognisko. Na miejscu spędzili upojne chwile. Kąpali się w jeziorze, a potem zgodnie z planem rozpalili ognisko. Potem rozmawiali, jedli i pili. Na dworze powoli robiło się ciemno. Dlatego też zdecydowali się wrócić do domu. W drodze powrotnej alkohol dał im się we znaki. Paweł znów snuł wobec niej różne domysły. Poruszył temat ciąży. Uważał, że nie jest to jego dziecko. Wywiązała się pomiędzy nimi sprzeczka. Wkrótce padła ostra wymiana zdań i doszło do szamotaniny. Agnieszka upadła na ziemię. Paweł był wówczas bardzo rozjuszony. Nachylił się nad nią i zaczął ją dusić. Po krótkiej chwili wyciągnął z kieszeni nóż i bez namysłu zadał jej kilka ciosów w klatkę piersiową.
W wyniku tego Agnieszka nie dawała już jakichkolwiek oznak życia. Z początku za bardzo tym się nie przejmował. Z uwagi na to, że było już późno, zdecydował się wrócić do domu. Tam porozmawiał jeszcze chwilę ze swoją matką i powiedział jej, że Agnieszka nie odzywa się do niego już od wielu godzin. Uważał, że prawdopodobnie będąc nad jeziorem po prostu się zgubiła. Wyglądał na zmęczonego i wkrótce położył się spać. Jednak wtedy zaczął o tym myśleć i nie mógł zasnąć. Rano nieustannie zastanawiał się, co dalej zrobić. Obawiał się, że ktoś się odnajdzie. Postanowił więc tam wrócić. Gdy już tam dotarł, zauważył, że nikogo nie ma w pobliżu, a Agnieszka wciąż leży w tym samym miejscu. Zdecydował się przeciągnąć ciało w bardziej niewidoczne miejsce, po czym przykrył je gałęziami. Po tym wszystkim wybrał się na grzyby. Kilka godzin później był już pod wpływem. Chwiejnym krokiem wrócił do domu i poszedł spać. Przez kilka kolejnych dni wracał w tamto miejsce. Zawsze miał przy sobie butelkę wina. Rozglądał się i upewniał, czy nikt przypadkiem jej nie odnalazł. Ostatniego dnia sierpnia udał się tam ponownie. Przy sobie znów miał wcześniej wspomniany trunek, a także niewielki nóż, którym zazwyczaj obierał ziemniaki. W niedługim czasie odsłonił gałęzie, wyjął nóż i pochylił się. Potem zdjął z niej ubrania. Następnie okaleczył jej części intymne, a także rozciął biodro i sprofanował narządy. Wkrótce bez większych oporów zdecydował się pójść do mieszkania w Chojnicach, które wspólnie wynajmowali. Po drodze w głąb lasu wyrzucił pustą butelkę. W ręku wciąż trzymał jej ubrania. Idąc dalej, zauważył sporą kałużę. Prędko więc umył zakrwawione dłonie. Kolejne dni spędził w owym mieszkaniu. Tam też spalił rzeczy te, które przyniósł ze sobą. Przez cały ten czas był nietrzeźwy. Mniej więcej w tamtym okresie bliscy Agnieszki zaczęli ją szukać. Coraz bardziej się o nią martwili. 4 września w okolicach, w których doszło do tragicznego zdarzenia, przechodził grzybiarz. Niebawem mężczyzna ten natknął się na ciało Agnieszki. Przerażony natychmiast wezwał policję. Na miejscu pojawiły się służby. Dokładnie zabezpieczono teren. Znaleziono wiele śladów, które mogły należeć do sprawcy lub sprawców. Na początku funkcjonariuszom ciężko było ustalić, co mogło być motywem tak okrutnego czynu. Natomiast byli przekonani, że osoba bądź osoby te są bardzo niebezpieczne i należy podjąć wszelkie czynności, aby rozwiązać tę sprawę. Po kilku godzinach w czuchowskim komisariacie pojawił się brat Agnieszki. Był zaniepokojony tym, że nie ma z nią kontaktu już od kilku dni. Po krótkiej rozmowie policjanci pokazali mu zdjęcia Denatki. Kiedy na nie spojrzał, z wielkim smutkiem przyznał, że jest to jego siostra. Śledczy więc niezwłocznie porozmawiali z jej bliskimi. Ustalono, że była w kilkuletnim związku. Zebrano wiele informacji na temat Pawła. Niedługo potem funkcjonariusze zapukali do jego drzwi. Ten oznajmił im, że nie ma zamiaru otwierać. Po kilku próbach nawiązania rozmowy, policjanci zmuszeni byli do wyważenia drzwi. Kiedy weszli do środka, okazało się, że jest on pijany. Tuż po zatrzymaniu miał 2 promile. Przewieziono go do komendy powiatowej policji w Człuchowie. Tymczasem przeprowadzona sekcja wykazała, że przyczyną zatrzymania funkcji życiowych były obrażenia klatki piersiowej. Powstały one w wyniku użycia ostrego narzędzia. Następnego dnia, gdy wytrzeźwiał, przetransportowano go do prokuratury. Tam został przesłuchany. Przedstawiono mu zarzuty. Paweł przyznał się prawie do wszystkiego. Mówił, że byli na grzybach, potem nad jeziorem. Dokładnie przedstawił cały przebieg zdarzenia. Jednak stanowczo podkreślił, że podczas kłótni zaczął ją dusić. I to właśnie w wyniku tego
Agnieszka nie dawała już jakichkolwiek oznak życia. Przekonywał, że nóż użył później. Mówił, że bardzo tego żałuje. Opowiadał, że wracał tam przez kilka kolejnych dni. Twierdził, że wówczas targało nim wiele negatywnych emocji, ale z drugiej strony bardzo za nią tęsknił. Tłumaczył się również tym, że w tamtym okresie pił dużo alkoholu. Wyjaśnił śledczym swoje podejrzenia, które uzasadnił tym, że gdy wspólnie trochę wypili, Agnieszka wyjawiła mu, że nie jest ojcem tego dziecka. I tutaj przytoczę fragment jego wypowiedzi. Płakałem z żalu za Agnieszką. Tęskniłem za nią. Mam świadomość, że była to potworność. Normalny człowiek by tego nie zrobił. Żałuję tego i chciałbym szybko odbyć karę. 24-letni wówczas Paweł został zatrzymany w tymczasowym areszcie. Tymczasem lekarz-patomorfolog po przeprowadzonych kolejnych dokładnych badaniach jasno stwierdził, że bezpośrednią przyczyną zgonu były zadane ciosy ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Paweł został poddany obserwacji zarówno psychologa, jak i psychiatry. W trakcie badań odmówił testów psychologicznych. Twierdził, że w jego rodzinie występowały choroby psychiczne. Psycholog jednak stwierdziła u niego nieprawidłową osobowość oraz skłonności psychopatyczne, ponieważ wówczas nie miał poczucia winy, żalu czy lęku. W dalszym etapie nie zauważono żadnych innych zaburzeń. Jego proces rozpoczął się 8 lipca 2008 roku. Przed sądem nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, mimo że we wcześniejszych zeznaniach wszystko opowiedział ze szczegółami. Tego dnia złożył również wniosek o wyłączenie jawności procesu. Bardzo irytowała go obecność dziennikarzy. Za każdym razem, gdy próbowano zrobić mu zdjęcie, instynktownie się zasłaniał. Podczas kolejnego procesu zeznawali bliscy Agnieszki. I tutaj przytoczę słowa jej brata. Agnieszka mówiła, że według Pawła to ja albo ktoś inny jest ojcem. Przy pierwszym jej dziecku też jej tak wmawiał. Po pijanemu był agresywny. Z kolei jej siostra uważała, że Agnieszka żyła w wiecznym lęku i strachu. Wiele razy przekonywała ją, aby już do niego nie wracała, lecz nie chciała jej posłuchać. Ostatecznie biegli po przeprowadzonych badaniach stwierdzili, że Paweł jest zdrowy psychicznie i w momencie czynów był poczytalny. Dodatkowo zabezpieczone ślady przez techników wyraźnie wskazywały jego winę. I tak 13 października 2008 roku w Sądzie Okręgowym w Słupsku ogłoszono wyrok. 25-letni wówczas Paweł P. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd był tego samego zdania co prokurator. Dlatego Paweł P. oprócz zabójstwa dopuścił się również tym samym przerwania ciąży oraz znieważenia zwłok. Sąd w wyniku śledztwa jednoznacznie stwierdził, że przez te kilka lat związku był wobec ofiary bezwzględny i wiele razy nią manipulował. Ponadto przeprowadzone badania genetyczne potwierdziły, że to on był ojcem dziecka i wszystkie jego przypuszczenia były bezpodstawne. W rezultacie sąd uznał 25 lat więzienia jako karę łączną. Do zastosowanego wyroku włączył również okres pobytu w tymczasowym areszcie. Paweł P. nie chciał być obecny podczas ogłaszanego wyroku. Kilka dni wcześniej złożył do sądu wniosek, w którym poprosił, aby nie doprowadzano go na ostatnią rozprawę. Z kolei jego obrońca zapowiedział apelację. Wyrok nie był prawomocny. W źródłach nie znalazłem informacji, czy aby rzeczywiście nastąpiła apelacja. Najprawdopodobniej więc wyrok się uprawomocnił. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Pamiętajcie, aby w miarę możliwości zachowywać kulturę w komentarzach. Zapraszam również na Facebooka Incognito Podcast Kryminalny. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce.